Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Yanginoku, jesteśmy w Cooking Simulator wraz z Gosią. Tak, witamy bardzo serdecznie. Kolej... Zostawiłeś bałagan. Przyprawy, tylko no nie bałagan. Kolejny raz będziemy po prostu z wami tu gotować, robić różne dzikie rzeczy. Dzikie? Na przykład stawiać butle na gaz. Tak, tak, właśnie tak, to mi przed chwilą się bawi. Tak, przed chwilą się upewniłem, że jednak można wysadzić butle z gazem. Tak. A myślałem, że się nie da, tylko efekt mnie trochę zszokował, bo wybuch był tylko na tyle mały, że zniszczył mi lodówkę, ale... No, to w sumie najważniejsza rzecz. Nie da się przyspieszyć tego czasu? No chyba nie. Jak ty to wtedy robisz, się dało? No nie wiem, może się dzień dopiero co zaczął, a tu się nie zaczął tak od razu. A, to on mówi o mnie, żebym nie niszczył tych no. Monitorów. No dobrze, to nie będę. Pożar? To jest potrzebne. No w tym dniu raczej nam się nic nie przydarzy. No nie. No bo zacząłeś po południu. Nie, no nie jest po południu. Otwieram o 12, jest 14. No ja nie wiem czemu. Tak. No ale mi się wydaje, że zacząłeś po pierwszej. Po 13 jesteś. To znaczy, że chyba da się coś gasić, a jeżeli da się gasić, to znaczy, że da się coś podpalić, prawda? No raczej się da. No tak, jedzenia nie wyrzucać pewnie, że tak. Garnki. Potem będziemy zupy gotować. Mój mopik. Tak. Nagrzewam piec, nie wiem po co, bo dziś już nie będzie zamówienia, więc... Więc myślę, że wrócimy rano, jak będzie. Dokładnie tak. Bo ty zacząłeś to jako pierwszy chyba. Jak mogłem zacząć? O, jest zamówienie! Jest zamówienie! Jednak nie! Jednak nie! Jednak nie! Jakieś ciasto w ogóle, nie! Nie, to jest tuńczyk! To jest tuńczyk! Tak wygląda. Gdzie? Grill, no stek z tuńczyka na grillu, tak. To jest grill, tak, tak, tak. Jezu, to jest ciasto. Nie no, nie mamy takich umiejętności. Nasza restauracja jest biedna, bo kucharz jest do dupy i nie zarabiamy na tym, co gotuje. O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No pięknie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Patrz, umiemy liczyć do 5. To już wiem dlaczego mnie tutaj zatrudnili. Pieprz jeszcze. Też 5. A, no. Puść to. Ty to puść, to rzuć tu. Talerz, jaki talerz? Taki głęboki. To chyba... Ten. Duży? Ten, no, ten. Wiecie co? Cytryna. Kupimy sobie cytrynę, nie? Kupimy. Ale w lodówce jest cytryna. A ja chcę świeżą. Kupną świeżą cytrynę. Będzie że nie zarabia, nie? Jak ma produkty. To są codziennie świeże produkty dostarczane do tej lodówki. Nie wierzę w to. Mówię ci. Nie widziałem dostawcy. No bo oni w nocy tutaj przywożą. No. Mhm. Szpatułka. Jeszcze. I co tam jeszcze jest potrzebne? Pokaż. Oregano. 8 gram oregano. No gdzie jest oregano? Na dole. Tu jest. Jest. 4 gramy. Czyli 2 gałązki. Ale najpierw weźmiemy szpatułkę. Gdzieś zostawiłeś tam to. Nie jeszcze. Odłóż! Rzuć to! Rzuć to! Puść to! Też obróć no. Nie! Kucnij. Jak się nie da szpatu... O, no. Do przodu, o. No. Okej. Do przodu. To specjalnie robię. Nie, zapomniałem. O czym zapomniałem? Skup się. No on nie może tego podnieść, no. No właśnie jak kucam, to on to potem rzuca. Ej stary, dalej, weź to, dalej. Weź to tu porzuć. I obróć. No. No, no nie chcę. Nie chcę mi tego rzucić, no rzuć to no. O. W końcu. Masakra po prostu. Ja nie wiem co ty. No mamy minutę. Halo. No tam zdążysz. Ty? Nie bierzemy więcej zamówień. Fajnie, świetnie, cieszę się. Klient się ucieszy. Weź ten też właśnie. O. Ładnie jest doprawione, pięknie wygląda. Tylko musisz to położyć tam. Tuńczyk dosmażony, prawie że. No wiem, że minuta ci. Ten jędzy był tam na ziemi, tu. Tutaj Tomek sprzątał przed. No właśnie, jak wybuchła butel, to musiałem pozamiatać i posprzątać. Właśnie nie zdąży zrobić coś, tak czuję. Będzie niedopyczona. No zdąży, ile mamy czasu? 30 sekund, 15 się będzie piekło, 15 sekund mam na to, żeby to wrzucić. Nie, dobra, będziesz niedopyczona. No. Niestety. Zdążysz właśnie na talerz dać. No, wierzę w ciebie. Tada! O, pięknie, tylko teraz nie ten. Powoli. Powoli, bez ruchów takich, wiesz. No, no, jak rzuciłeś. 8 sekund było, no halo. I co? No patrzcie. No i pięknie. Lol. To nic, że... Tak, refundujemy, no pewnie, że tak. Że, no spadła tam raz czy dwa, tam... Nie ma znaczenia. No, no. Skończmy ten męczny dzień. O. 6 na 10, mój drogi. No jeszcze 4 będę mieć fejmu więcej. Halo. No. Dobra, poczekajmy do otwarcia. A teraz się da, widzisz? To czyli no bo do otwarcia. Jest... No. Możemy tylko do otwarcia czekać. No, zegar szybciej. O, dobra, jesteśmy otwarci. No dobra, już wiem. Ale halo. Nie mogę się ruszyć, myślałem, że się nie mogę ruszyć. Ło, zamówienie! Ryba. Już teraz wiemy, że trzeba ją upiec. Ryba. Ja tu zaraz to tak zrobię, że się nie spodziewacie, nie? No. Tadde... Jezus Maria, coś ty zrobił? Zamknąłem lodówkę w drugą stronę, nie przejmujcie się, to tylko ja tak potrafię. Tak. Pieprz. Będzie niezły deal z tego. Tak. Tymianek i pieprz. Jeszcze chyba coś tam było. 3 rzeczy, a potem na koniec ten horse radish na sam koniec. Okej. Cytryna. No wiesz, jednak przywieźli świeżą? Widać, że nie miało to znaczenia. Martwię się trochę o lodówkę. O, naprawiło się. Naprawiło się, no właśnie. Szybko, ciachu. A czemu nie wstawiasz tej ryby? No bo piec musi się nagrzać, halo. Aha. No piece się nagrzewają, bo to taki konwekcyjny pieczek, fajny taki, ale no trochę drogi. Ja tam właśnie już nagrzał. Przez 120 sekund. Że tam było napisane w sumie. Popsułeś znowu drzwi! Nic nie popsułem. Nic nie popsułem. Okej. No nie dałeś 120. Dałem. 120 tam było, czy też dwie były? O, i tego potrzebuję. Ile? 6? 6, 6, 6, 4, 6. 6, tak jest. Zobaczycie, to będzie najlepsze danie, jakie wyszło z tej kuchni. O ile stąd wyjdzie. Jak to masz czasu właśnie? Dużo czasu. O właśnie! Biją dzwony, biją! Masakra. Ale no nie wiem, czy tyle możesz poprawić, bo ona tak względnie krzywo ładnie nie leży. No właśnie, tak łatwiej chyba. No. Żeby było... to ty już zostaw. Żeby było... No. No, udało się. Tu się piecze. Czym by go tu podnieść? Szpatułką, 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 szpatułką. Podniesiemy go szpatułką. To będzie najlepsze danie ever, nie? Mówisz? Zobaczymy. A zobaczę ustawić na pewno. Mnie się wydaje, że ustawiłeś tam więcej. Nie, tam były 2 minuty. A nie miało... A, dobrze, miałoby 120 sekund, dobrze. Będzie spalony. O nie! No i popsułeś drzwi. A, co teraz? Puść to. No nic, wyjmij tą rybę. No to pięknie, nie? Myślisz, że naprawisz? Chyba nie da się. Okej. Tomek, bo popsujesz obydwie. Zostaw. Może wskoczą. No nie wskoczą. Aha. Muszę nowy piec zamówić. No... No bo... Tomek. No, wyciągaj. No nie, tu moja ryba. Cicho, nic nie widzieliście. Ty chyba coś piłeś, Tomek, ja nie wiem. Nic nie widzieli. To już w ogóle powiedzieć. Pięknie. Chociaż ja nie wiem, czy ty to weźmiesz, szczerze powiem. Wezmę. Że spadnie. O, patrzcie, no wziął. Siedzisz. Puść to. Puść to. Lepcia. To miało być najlepsze danie, które wyszło z tej kuchni. Dobrze, że dodałem... Powoli! Skup się. Dobrze, że dodałem, o ile wyjdzie. No. No, no patrz, nie mogę tego położyć. Dobra. No. Czemu tak z boku, no? No to powoli! No idę. No idę. Powoli! Zrzucił. Pa! No, leć. Uwaga! No proszę! No realizację! No bo w końcu się skapnęliśmy, że trzeba ją upiec. Jaki klient jest happy, patrzcie no! 8 na 10! Wow! Wow, już no prawie... I zarobiłem pieniądze! No... Które będą na naprawę drzwi. Ciekawe ile kosztuje nowy piec. Nie wiem, o znowu. Jeszcze jest nowe! O, zamówienie, zamówienie, zamówienie! Jezu, szybko! Szybko, szybko! 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 Szybko, szybko! Sól, pieprz. To już robiliśmy dzisiaj. No i co się z tym stało? Nie pamiętam. A nie dopiekłeś, bo ci tam spadało przecież. No tak, właśnie. No. Teraz będzie dopieczone na tacy. Tu normalnie na taty, tam rzuciliśmy w koń, niech się piecze, cytryna, tu jest cytryna, ale zamieszanie, ale zamieszanie. Może ty albo... Ty, dobra, nieważne. Ja nic nie piłem. To może ty zbrałeś. Sól. Mówisz, że tak działa sól? Kochani, nie jedzcie od dzisiaj soli. To miały być chyba 4T, nie? No, są 4. Nie, nie chcę tego. Tego chcę. No jest dziwne, że to ciągle są te same talerze. No bo to są podstawowe, że... Ja bym zrobił na odwrót, mój drogi, wiesz? Też bym tak zrobił. No, też! Wezmę sobie no rękę. O. Co? Ty się tak wszystko... Co z tym już? Aha. Co to miało być? Myślałam, że chcesz wyrzucić, czy co? Oregano. No i proszę, jak pięknie. No i pięknie. A ryba też tak mówi? Nie. Czemu ona się nie piecze? Mogę! Można ręką? Co tu się dzieje? Czemu ona się nie piecze? No bo się tam krzywo, bo ona leżała, patrz, o tu, tu leżała, tu. A, no to pięknie. A teraz się piecze. Dlatego mogę wziąć, bo no była zimna. Właśnie. Chociaż zaraz zobaczymy, czy na talerz będzie się dało. Odstaw to koleś na miejsce. Masz taki syf, nie? Normalnie. No, zgadzam się. Weź umyj w ogóle z tego pieprzu i z innych rzeczy tą deskę. Mhm. Ona się tak nie mieści to. Okej. Okej. Niech będzie. O, pukałeś. No lepsze to niż... Ale jest postawić. Czysta. No. Nie ma już tam przyprawy na niej. Ja jeszcze kupa czasu. O, prosto. O, pięknie, te drzwi właśnie. Czy ja mogę cię... Czekaj. Chyba ich się tak nie da. Czekaj. Nie chcesz się? Nie tak? Bo drugą stroną. O. Właśnie. Ale nie, bo to jest... Wiesz co, Tomek, połóż, co? No, o. Pewnie mamy jakiegoś złotorękiego, który to po prostu będzie naprawiać. Tak, jak kupisz. Za daleko chyba znowu. O. Tu się ładnie piecze, okej. Pięknie. Ile czasu zostało? Minuta 14. Czemu coś tak... Nie wiem, buty z gazem też nie chcemy. Co, schowaj to tutaj, tak żeby szef nie widział. Ja myślę, że on zobaczy, że w tym piecu nie ma tych drzwi. Jednak tuż patułka leży. No nie wiem, to jest jakiś Armagedon na tej kuchni. Zostaw, bo przecież brał. Aha, masz jeszcze jedną. No panie, no dopiecz się. Może się tylko położę, może. A, panika. Nie, ja już tego nie dotykam. Nie, no musi tu leżeć. Musi tu z przodu leżeć. O, tu będzie się szybciej robić. Nie, nie robi się szybciej. Okłamali mnie. Ale to weź już, bo przecież... Spokojnie, jeszcze mam 20 sekund. No to bierz! Mam nadzieję, że się da tak. Jest, da się! Wow, patrz! I to będzie takie piękne, ładne i niedopieczone. Trudno. Masz, dostałeś na czas. No, niedopieczone. Nie ma fejmu. No masz ten refund. Dostaniemy. Patrz, jednego brakuje do dychy. No i będziemy mieli jedne, nie, pół gwiazdki. To co, przemęczycie się z nami jeszcze jeden dzień? No. Chcę zobaczyć, jak ten stoi. No. No już. Kończcie to zamówienie na dziś. Kończcie. Gdzie się tą deskę wziął? Skąd ona się tu wzięła? Jestem jak ninja. Stąd tu. No. Dobra. Finish na dziś. Finito. A ten. Właśnie. Nasze... Nie, tu. This was amazing! Wow! Ja. Wróci do nas. O, wróci jutro, zobaczysz. No, pewnie zamówi tego odcinka. Nie, no myślę, że inne nie mają znaczenia, nie. Prawda? Może się da czas przyspieszyć, co? Nie, bo coś musi dzień skończyć. Aha. A dzień się sam kończy. Okej. O! O, właśnie się skończył. No minus 8 nam wyszło, no w sumie. Dobrze. Oj tam! Teraz musimy na siebie zarobić. To będzie dzień, kiedy na siebie zarobimy. Mówisz? Tak. Okay. No, a co z tym? Ale mamy na dole, spokojnie. Mój piec. Tak się rozbijasz, kurczę. Po tej kuchni. No niestety, no. Dzień dobry. No. Ciekawe co będzie. W sumie mogłoby być to... Nie, frytki. Stek? Stek z frytkami? Aha. LOL. No, frytki to kiepsko. To miało być na czym? Na patelni. Okej. Więc olejem. Tak, biorę szeroki łuk. Pewnie, żeby się nie stukło. Pewnie wiecie dlaczego. Dajemy tu 20 ml. A, dużo. 25. Starczy! Co? Przecież to jest stek, takie miłosiwo, człowiek pewnie głodny, tłuste, lubi. No nie wiem. Przyprawy. Sól. Nie. Sól i pieprz. Pieprz, no. Po 4 chyba, tak? Mhm. Takie proste przyprawy, nic więcej. Mógłbyś talerz sobie wziąć. Dlaczego do steka nie wstawisz? Bo się musi patelnia nagrzeć. Aha. A skąd już kiedyś nagrzana? No bo jest zielone. Aha, okej. Okay. I teraz jest smażing. Smażing, leżing, leżing, dobra. Halo. My tu napełniamy fryturą. Jak jest, uruchamiamy. Bierzemy tasaka. No i teraz ładnie pokrój. Tak, kroimy ładnie 2 ziemniaczki na fryteczki. Raz, 2, 3, 4. Wiem, że umiecie liczyć, a możecie liczyć ze mną. A myślę, że jakieś takie bagarówne nie muszą być ważne, żeby one się upiekły i żeby ich było wystarczająco dużo. Też tak bez tego, że każdy powinien być po ileś tam, ale też nie przesadzajmy. No kto jest takim geniuszem? No. Może na odwrót też by się dało, nie? Tak coś pomyślą sobie. Pyk, no właśnie. Pyk, pyk, pyk. No, raz, dwa, bo ten stek tam wyszedł. Puść tą deskę. Coś chyba spadło? Nie. Nikt nie widział. Wydaje ci się, że coś spadło. Tak, tak, ja wiem, że wydawało mi się. No, już się przesmażyło, widzisz? Pięknie. Pięknie! Proszę Państwa, pięknie! No, no, no. A jeszcze chyba tam coś? Czy już nic? Nie ma z przypraw? Rozmaryn 10 aż. Uuu, 10. No. 10, o, rozmaryn. A co by się dało talerzem? Pewnie, że się da, tylko że no tu jest pusto, no. No. Czy ja was będę też mógł ciągnąć? Fryty? Hehe, pewnie tak. No i tego chyba też. I z tego pewnie też. Mhm. Mhm. No bo stek to już niedługo. O, a frytki to właściwie już. Wyłącz. Idź po steka, idź po steka. Spokojnie. Talerz. Nie, niech sobie na gorącej patelni leży, nie będzie stygnąć. No, ładnie wyglądają. No. Nawet upieczone. Chyba trochę nawet przepieczone. A też nie chyba. Nie. Czy ja mogę to? Nie, nie, nie. Nie! Co ty robisz? Chciałem sprawdzić. Ale bo już tam 4 zostały. Co chcesz powiedzieć? Czy ja mogę obrócić ten talerz? Pewnie mogę jakoś. No. Ale nie tak w boku, w boku. Jak nie tak w boku. Nie w bok, tylko chciałem, wiesz... Pięknie to wygląda, ci powiem. Bardzo ładnie. Ja myślę, że to klient powinien być zadowolony. No i proszę. No i brawo. I dyszka. Gratuluję normalnie. Klient zadowolony, no 10 właśnie. na 10. A to znaczy, że co? No właśnie. Fajnie mamy. Uuu, nasz fame rośnie. Zyski też. No. O, tuńczyk, tuńczyk. Albo tuńczyk. Nie, 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 panie. Pan tuńczyk leci tutaj pierwszy, bo on się jakimś dziwnym trafem nigdy nie potrafi dopiec, nie? Tak. Szul pierwszy. Mhm, popiec. Ja myślałam, że były nowe zamówienia. No musimy tego fejma zdobyć i kucharskie umiejętności, żeby sobie kupić. A to już teraz nie będziesz miał? Może już coś będę mógł kupić, no nie wiem. No, ciekawe właśnie. A kupmy sobie cytrynę. Zanim otworzę tą lodówkę... To już bym kupił 3. No nie wiem. Pięknie, pięknie. No równiutko prosimy, równiutko. Cyk. 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 No prawie. No powiedzmy, że jest równiutko. Nie ten... Jakieś zioło było. Mhm. Zioło. Oregano. Bo... No patrz, prawie idealnie. No, nawet talerz. Tak. Zawsze na odwrót. Pamiętajcie, zawsze na odwrót. No już zaraz będziemy w prawo, kurde, w tym. Czemu to jest stek? Nie. O ja. Ratujemy sytuację. 3 minuty. Ale dobrze, dobrze. Ale znowu będzie niedopieczony. 6. Uuu, się rzuciło. Ale wydaje mi się, że tam spadło trochę poza to. Ach, tam to lepiej zdejmij, bo się spadnie jeszcze po coś. No nożem może nie. Ach, obiad sobie zrobię przynajmniej. O, właśnie. Tu bliżej, o, tu. O. Nabieram wprawy. Kurczę, aby było. Ten... O. Minut, może, może... Chyba nie. Tu jaki bałagan. Jaki bałagan? Co ty mówisz? Tu się brudna patelnia. No właśnie. Ja na twoim miejscu bym obróciła już tą, bo i tak jej nie upieczysz całej. Żeby też surowa nie była. Mówisz, opiek. Mhm. Nie upieczysz. Opiek. Ale posłucham mojego szefa kuchni. No bo lepiej, żeby z obydwu stron trochę była, nie? Niż z jednej w ogóle. No jakoś tak wolno strasznie to. Upieczam. Z drogi, rozsunąć się, przejście zrobić. Tędy będzie tuńczyk szedł. To tyle ludzi normalnie masz po drodze. Żeby nie było, że nie sprzątam, nie? No, no. Minuta, luzik dopieczony będzie. No, no, no. Tacy jak się patrzy. Talerz weź. Spokojnie, a, to bierzesz jeszcze. Steka zabieram. Muszę coś zjeść, nie? No tak. Co ja, kucharz i nic nie wiem? Bez przesady. No, powiem ci... Oj. Że ja już bym wzięła. Jeszcze nie. Uduszę się zaraz. Stres. Jest już to. Stres. No i widzisz. Podnieś cytrynę. Nie podniosę. A widzisz? Nie. 4 sekundy. No. No i no cóż. Gadre font. 11/10. Zobacz, czy możesz coś kupić nowego? Mhm. Zobaczymy. Tu? Nie. Tu? To są ceny. Not owned. Patrz. 500 punktów. Krewetki. Jakiś pork chips. A ty masz ile punktów? Gdzie to jest napisane? 1000. Masz 1000? To możesz kupić! Mogę ja zupę. Kupić. Ja chcę pomidorową. To jest gazpacho, a nie pomidorowa. No może być też, no. Ale to, moi drodzy, zobaczycie w następnym odcinku. Kupimy coś. A to już się skończył dzień? No zaraz się skończy. A w sumie jakbyś, bo tam masz 1000, nie? To 2 za 500 mógłbyś w sumie kupić, nie? No mógłbym, ale to zdecydujemy sobie później. Także dziękujemy wam za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.